dnia. Czy Tomek, kto będzie rządził tymi pieniędzmi? Kasą w domu? I jaką kasą będzie rządził? Jeden portal widzę trzepią. Ja mówiłem, to te groszówki, co miałeś na szczęście chyba. I pół minutki, ostatnie. Kończymy. Poproszę o podliczenie finansów. Osobno oczywiście, nie razem. Każdy kapelusik trzeba przeliczyć. Nie oszukujemy, bądź Boże. Ile tam będzie? Nie no, no sztuki to nie bardzo. Ja mówiłem, że te jedne groszówki, tak? Aha. Sztuki nie, liczymy ile jest. Ile jest? To ważna kolektura. Liczenie trwa cały czas. Spokojnie, czekamy. Tu widzę, panowie na kolanach ciężko liczą. W roku, żeby nikt tam nie zabrał oczywiście. Nie no, to mój kapelusz, przyda mi się. No, nie ma już nic, tak? Ja myślałem, że zabiorę z zawartością. Już przeliczone? Jeszcze chwila. To chłopaki muszą przeliczyć. No, słucham panów. Ile jest? Moment. Ile jest? 86,38 zł. Czyli pan młody już nazbierał, a tutaj? 156 zł. To jest zakupy w Lidlu. Żeton w Lidlu, tak, to słyszałem o tym żetonie, tu legendy chodziły. Słuchajcie, ktoś mi kiedyś powiedział, że ta zabawa nie ma sensu, bo i tak pani młoda wygrywa. Tak to jest. Ja was serdecznie zapraszam, już tym razem bez płacenia, do wspólnej zabawy. Czyli co? Kasą rządzi pani młoda, w domu, na kołyskę jakąś jest, przetrzymuje w kieszeni pana młodego, ma pojemniejsze. Zapraszam do zabawy. I to właśnie takie zabawy miały być. Nie ma się co bać. Boys.
summertime blue, summertime blue.